Radio Wnet, www.wnet.fm. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w net. Jest w tej chwili godzina 16.01, dzisiaj jest 25 lutego. Właściwie pogoda w Warszawie jest dosyć przyjazna i można powiedzieć lekko wiosenna. W naszym studio otwarte jest okno, przez to okno wpływa do naszego studia takie ciepło-zimne powietrze, więc nie wiadomo, czy jest ciepłe, czy jest zimne, ale taka pora roku teraz nastała. Godzina 16.02. Zaczynamy popołudnie w net od rozmowy telefonicznej z panią Kają Godek. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Fundacja Życie i Rodzina apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o natychmiastową kontrolę, czy w szkołach wprowadzana jest w życie deklaracja warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT. Jest odpowiedź pani minister, że oczywiście pani minister nie dopuści do tego, żeby jakieś środowiska LGBT w szkole się instalowały, ale z jaką historią mamy teraz w Warszawie do czynienia? No w tej chwili mamy do czynienia z ewidentnym przekraczaniem uprawnień przez pana prezydenta Trzaskowskiego, dlatego że pan prezydent Trzaskowski nie jest właścicielem warszawskich szkół. Natomiast podpisał kartę LGBT, która między innymi ingeruje bardzo mocno w sferę edukacji. I to w taki sposób, że szkołom zaleca się wprowadzenie tak zwanej edukacji równościowej i tak zwanej edukacji seksualnej według standardów Światowej Organizacji Zdrowia, o których za chwilę też jeszcze warto powiedzieć, oraz wprowadzenie do szkół tak zwanych latarników. To znaczy, to jest taki pomysł, żeby w każdej szkole jeden z pracowników był dedykowany do spraw jakby wprowadzania w życie postulatów ruchu LGBT. Tu mówi się, że on ma wspierać osoby LGBT, ale de facto to się będzie do tego sprowadzało. I cóż, jeśli chodzi o te standardy edukacji seksualnej, to są WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, to są standardy, które wielokrotnie już były w mediach omawiane, standardy, które przewidują seksualizację dzieci od najmłodszych lat, oswajanie ich ze wszelkimi patologiami i przede wszystkim jakby nauczanie, że norma seksualna jest równa wynaturzeniu. Kontrolę nad szkołami sprawuje kurator, a sieć kuratoriów podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i to jest taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, że jest odpowiedzialnością pani minister Zalewskiej osobiście i kierowanej przez nią instytucji zabezpieczenie warszawskich dzieci przed tymi radykalnymi pomysłami Rafała Trzaskowskiego. A w jaki sposób pani minister może zabezpieczyć dzieci? No przede wszystkim ustawa Prawo oświatowe mówi, że minister może zlecić na piśmie wydać wiążące zalecenia kuratorom. I w tym momencie wypadałoby rzeczywiście przeprowadzić w warszawskich szkołach kontrolę, żeby wiedzieć, gdzie ktoś próbuje zaprowadzać te postanowienia karty LGBT. I nie dopuścić do tego, żeby w szkołach takie rzeczy się działy, dlatego że kuratorium sprawuje nadzór pedagogiczny, tak? To nie jest obojętne, co jest w szkole. To nie jest tak, że do szkoły można wprowadzić wszystko. I tutaj jakby polegamy wszyscy na Ministerstwie Edukacji. Tak? Oczywiście mogą się buntować rodzice. Oczywiście można pobierać oświadczenia, składać te oświadczenia w szkole, że nie życzymy sobie, żeby dziecko uczestniczyło w takich zajęciach. Tylko ja tutaj zawsze zwracam uwagę na jedną rzecz. Czy my chcemy, żeby nasze dzieci, nawet jeżeli one same takiej edukacji nie zostaną poddane, przebywały w środowisku osób, swoich rówieśników, które takiej indoktrynacji są na bieżąco poddawane, jakby wchodziły w takie środowisko. A dlaczego pani mówi o tym indoktrynacja, a nie po prostu nauka tolerancji, nauka współprzebywania z rozmaitymi osobami, nauka doceniania różnorodności? Znaczy, tu nie chodzi o żadną różnorodność. Jeśli zobaczymy, co się kryje pod pojęciem tolerancji i co się kryje pod pojęciem edukacji równościowej, to zobaczymy, że to jest w ogóle, to nie jest żadna edukacja. To są programy antywychowawcze. To są programy, które mówią, że zło jest równe dobru. To są programy, które mówią, że perwersyjne praktyki seksualne to jest coś w porządku. To są programy, które są bardzo mocno nakierowane na to, żeby młode osoby, które być może mają
chwilowe czy pojawiające się okresowo problemy z tożsamością, żeby te problemy nie były rozwiązywane, żeby one nie poszukiwały pomocy w rozwiązaniu tych problemów, tylko żeby przyjęły, że po prostu takie są. Tak? No, jak wiemy, wiek szkolny czy wiek dziecięcy, czy później wiek dojrzewania, to jest taki wiek, kiedy dzieciom różne rzeczy przychodzą do głowy. Tak? Można rzeczywiście mieć do czynienia z różnymi, czy to zaburzeniami tożsamości, czy pytaniami w ogóle o to, kim ja jestem, jaki jest świat i gdzie jest moje miejsce w tym świecie. I od tego jest szkoła i od tego jest wychowanie, żeby to miejsce wskazać, żeby tego młodego człowieka wesprzeć w dorastaniu i w dojrzewaniu do pełni osobowości, a nie od tego, żeby mówić dziewczynie, jeśli czujesz się mężczyzną, to okej, albo chłopakowi, jeśli czujesz się kobietą, to jest wszystko w porządku i to jest taka twoja różnorodność. No, śledziła pani, jak do tego doszło, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca właśnie taki sposób wychowania młodych ludzi. To znaczy, te standardy zostały wydane już kilka lat temu i już wtedy wielu analityków mówiło, że to jest dokument o charakterze pedofilskim, bo jeżeli uczymy praktyk seksualnych dzieci już na etapie przedszkolnym, to umówmy się, że to nie jest normalne. Ja też zawsze powtarzam, bo spotykam się czasami z takimi opiniami, że przecież ci edukatorzy seksualni to są tacy ludzie oddani młodzieży, oni tak z pasją zajmują się nauczaniem tego przedmiotu. No naprawdę, ja uważam, że jeżeli ktoś z pasją rozmawia z dziećmi o seksie, to jego miejsce jest w więzieniu, a nie w klasie szkolnej. I tak na to trzeba patrzeć. Oswajanie dziecko z samym faktem takim, że o rzeczach tak intymnych rozmawia się w grupie, rozmawia się też w takim środowisku, gdzie występuje stosunek podległości, bo przecież te dzieci nie są równe nauczycielowi. Nauczyciel ma nad nimi władzę. To jest przyzwyczajenie dzieci do bardzo niebezpiecznych praktyk. Mam przed sobą tą deklarację warszawską. Polityka miejska na rzecz społeczności LGBT, podpisaną przez Rafała Trzastowskiego, prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Warszawa jest dla wszystkich. Z tym się pani zgadza? No chyba nie dla tych, którzy chcą swoje dzieci rzeczywiście edukować i wychowywać, bo się okazuje, że dzieci mają być poddane indoktrynacji, a nie wychowaniu. Ale tak mówię, jakby... że tak ładnie się zaczyna. Warszawa jest dla wszystkich, dlatego chcę, żeby była miastem bez dyskryminacji, bez języka nienawiści i przemocy. Miastem różnorodnym i przyjaznym. Tak ładnie się zaczyna ta deklaracja, prawda? No wprowadzanie, no oczywiście, że ładnie, tylko zauważmy, co się kryje pod tymi pojęciami. No tak naprawdę dzisiaj, jeżeli prezydent Trzaskowski, nie mając do tego uprawnień, usiłuje szkołom narzucać wprowadzanie przedmiotów w określonej jakby optyce, w określonym paradygmacie prowadzonego i rozumianego, to tak naprawdę mamy do czynienia z przemocą, bo naprawdę nie jest tak, że dzieci sobie tego życzą, nie jest tak, że rodzice sobie tego życzą, wręcz przeciwnie, jest dosyć duży opór przeciwko tego typu pomysłom, a tymczasem prezydent Warszawy podpisuje deklarację i oczekuje, że to tak będzie wyglądało. Naprawdę nikt nie prosił pana prezydenta Trzaskowskiego o takie rozwiązania i tak jak mówię, no tutaj trochę próbujemy uciec się pod skrzydła Ministerstwa Edukacji Narodowej, które uważamy powinno w tej sytuacji zareagować i dlatego też zbieramy podpisy pod tą petycją do pani minister Zalewskiej. Od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Jest reakcja Ministerstwa Edukacji Narodowej na niepokojące plany prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który w podpisanym przez siebie tak zwanej karcie LGBT, deklaracja warszawska, polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+, zawarł zamysł zainstalowania w szkołach przedstawicieli indoktrynatorów dedykowanych wsparciu osób LGBT. Czyli jakaś już reakcja jest na petycję, ale rozumiem, że petycję nadal można podpisywać. Żeby ją podpisać, to gdzie ją można znaleźć? Tak, też ta reakcja pokazuje, że my obywatele mamy wpływ na polityków, tak? I dlatego uważam, że ten wpływ należy wywierać. Na stronie twojepetycje.pl można te petycje cały czas podpisać. Tam w tej chwili jest chyba ponad 2000 podpisów już jest zebrane. Im więcej ich będzie, tym wyraźniejszy będzie głos rodziców, którzy mówią, że nie życzą sobie karty LGBT w warszawskich szkołach, nie życzą sobie tego, żeby ich dzieci w takich zajęciach uczestniczyły, żeby przebywały w takim środowisku, żeby szkoły publiczne czynić miejscem, gdzie się w ordynarny sposób narzuca wulgarną ideologię LGBT.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kaja Godek była gościem Popołudnia Wnet. Mam nadzieję, że czasami Radia Wnet pani słucha. 87,8 Warszawa, 95,2 Kraków, a gdyby pani wyjechała poza zasięg naszych, zasięg www.wnet.fm, zasięg naszych nadajników oczywiście. Tak? Tak, wszystkie te dane są mi znane. Słucham państwa oczywiście i to wcale nie tak rzadko. A teraz posłucha pani i państwo zespołu Supertramp. Miło jest patrzeć na świat przez otwarte okno. Słuchają państwo Popołudnia Wnet, a w nim zaśpiewał zespół Supertramp. Radio Wnet, www.wnet.fm.